nie? A więc takie rzeczy można zrobić, żeby to po prostu się rozpadło. Na mocy tego chaosu powstanie właśnie to państwo. I moim zdaniem jest to utopia, ale jest to cel strategiczny. I teraz tak. Ten, który mieszka w kuli, to myślicie, że on będzie na to patrzył? Tak spokojnie? Nie. On zaingeruje. Właśnie te dwie grupy decydentów i wykonawców, czyli iluminaci i masoneria, rzucą się do siebie do gardła. Czyli masoneria zlikwiduje iluminatów i zlikwiduje przy okazji system bankowy. I teraz jaka jest nasza rola? Nasza rola to nie jest nasza wojna. Patrzymy na to i widzimy, co się dzieje. Natomiast jedyne, co możemy zrobić, co nam pomoże w jakiś sposób się zachować w danej sytuacji, to właśnie my mamy wiązkę energetyczną, o której się zawsze mówi w internecie, że ona istnieje. Pytanie, czy z tego korzystamy. Do czego na przykład doprowadziło rodzimowierstwo? Do tego, do odstępstwa i do ucięcia tego kontaktu przez właśnie tą tutaj, tą wiązkę, która idzie w stronę Boga, do tego centrum. Bo słuchajcie, w niebocentryzmie, gdzie byśmy nie stali na ziemi, to nad głowami mamy centrum. Pochylona głowa w modlitwie, własnymi słowami, powoduje, że tą wiązkę mamy, korzystamy z tej wiązki i możemy zmienić rzeczywistość. To na tyle, na ile nam pozwalają warunki, no i ten, który mieszka w kuli. Zresztą dużo można przez taką działalność, ponieważ tutaj działają takie technologie, gdzie chcieliby wrogowie ludzkości, czyli hybrydy, chcieliby mieć taką moc. Oni mają różne technologie, takie cuda na kiju, tam powiedzmy, możemy sobie posłuchać, tam powiedzmy, udają kosmitów i tak dalej, tych innych rzeczy. Oni to wszystko chcieliby mieć, ale nie mogą mieć. Natomiast człowiek może właśnie korzystać z tej gigantycznej, najwyższej technologii, czyli korzystać właśnie z mocy Boga. To się tak nazywa. Chociaż religia mówi, że to jest moc Boga i tak dalej, jest to potężna energia. I to rzeczywiście nazywa się moc. I to jest na mocy tej energii powstał właśnie to nad nami, to gigantyczne perpetuum mobile. I teraz nasza rola jaka jest? Po prostu zacząć rozmowę z tym, który mieszka w kuli, gdzie 3000 km naszymi głowami znajduje się ściana jego pałacu. I to jest nasze, na razie to możemy zrobić i to róbmy, bo to jest takie zadanie domowe dla nas. No i teraz pytanie, kto jest tego świadomy i kto czego potrzebuje, nie? Czy wszyscy tego potrzebują, czy nie potrzebują? I teraz tak, w tym momencie powstaje też następne pytanie, dobra, jesteśmy w środku, kto jest na zewnątrz? Ja już mówiłem w filmach swoich, na zewnątrz to jest Asgard, Agartha, Otchłań. Jest to kraina demonów, czyli tutaj zbuntowanych aniołów, które mają tam cywilizację bardzo rozwiniętą i na mocy jej... Sekundę. Na mocy jej... No właśnie tutaj poprawimy drugi sprzęt, bo to, słuchajcie, jeden sprzęt to jedzie, a teraz drugi tutaj musi się jakoś tam aktywować. Kartę wymieniamy? Nie, nie, nie. Nie wymieniałem karty? No dobra, chwilę poczekamy. No tutaj tego. Nie wyłączaj, słuchaj, spokojnie, to leci na żywo, słuchajcie. Te całe przemówienie to jest po prostu jakby efekt paru tych tutaj rozmów, bo z tego, co Państwo pytali. No i co, i teraz, dlatego to jest taka bez przygotowania, powiedzmy, o, strzał. Powiedzmy, o. Poszło. Bez jakiejś tam ustawki, dyskusji i tak dalej po prostu. Ponieważ miałem tutaj dyskusję, dwa dni temu, to było tutaj kilkanaście osób i była dyskusja. Wszyscy się o różne rzeczy pytali, nie? No i co tutaj jeszcze powiem? No i na zewnątrz jest właśnie cywilizacja i ona jest obwarowana. A, już mam nie mówić. Dobra, no, ale muszę coś mówić. No słuchajcie, no bo widzowie też będą na YouTubie czekać, no kiedy pan tutaj zrobi nam ten sprzęt drugi. No, teraz już wiemy. Jest. Już jest, tak? No dobra, a no to teraz, w porządku. Czy mamy teraz, jeżeli w środku jesteśmy, no to co jest na zewnątrz? Już mówiłem o otworach na biegunie, które są pilnie strzeżone przez armię różnych państw. Na Antarktydzie mamy 70 równoleżnik, na biegunie północy dookoła też mamy 70 równoleżnik. I co tutaj? I teraz chodzi o to, żeby cała energia ludzi była tak wykręcona, żeby ludzie mieli fałszywy pogląd o rzeczywistości.
po to, żeby ukryć tą cywilizację, która to właśnie ona, łącznie z tą tajną stroną dzisiejszej władzy, spowoduje atak na władzę Boga, która zejdzie z tej kuli. Właśnie, ona zejdzie z tej kuli, ta władza. I będzie okres dwóch władzy. Będzie okres dwóch władzy. I teraz, jeżeli będzie ten okres dwóch władzy, a więc ta władza Boga, najwyższej technologii, ona spowoduje, ona jakby wyzwoli atak cywilizacji z zewnątrz i tych z wewnątrz właśnie na tą władzę. Na tą władzę Boga, która zejdzie tutaj do środka, po prostu ona się ujawni. Nie to, że ona sobie nagle czary mary tam między drzewami się pojawi, nie? Ona się pojawi w ten sposób, że my tą kulę, o której teraz mówimy, o której mówi Stary Testament, niebiosa niebios, ona będzie widoczna. W tej chwili mamy filtr szkła nieba, inaczej się nazywa to linia Karmana, 100 km na Ziemię, czyli ten ekran nam zasłania tą kulę, my nie widzimy. Ale w tym momencie, kiedy się wygasi Słońce i Księżyc, które są też wyświetlane, które są napędzane odpowiednimi promiennikami, które czasami można sfotografować, jak to zostanie wygaszone, to zobaczymy, bo to jest kwestia technologii, to jest przełączenie jakiejś tam częstotliwości, czary mary, no i widzimy kulę o średnicy 6000 km. Możemy nawet, podejrzewam, że moglibyśmy nawet w takim wariancie, takim, żeby nie było nikomuś tam niewidoczne czy kwestionalne, może być krzywa światła tak po prostu poprowadzona, że będziemy widzieć, tak jak dzisiaj na przykład niektórzy z Ustki, z plaży, widzą panoramę Bałtyku o promieniu 400 km. Coś takiego. My możemy to też zobaczyć w tym momencie, nie wtedy na zasadzie przypadku, pewnych warunków pogodowych, tylko na zasadzie specjalnego włączenia, żebyśmy widzieli, gdzie my żyjemy. Na tej zasadzie. Tak to właśnie wygląda. I dopiero wtedy, jak już będzie wszystko jasne, wszystkie te blefy światowe po prostu wezmą w łeb, to wtedy już będzie, jak to się mówi, jak gramy w pokera, albo blefujemy do końca, albo karty na stół. I wtedy karty na stół i wtedy są wyłożone i wtedy nastąpi ten szturm. Ci z tymi technologiami, dyskami magnetycznymi, cudami na kiju, będą szturmować to jądro. W filmach science fiction te elementy widzimy. Są. Nie tak dawno, ja wiem, miesiąc temu, półtora oglądałem taki właśnie film, gdzie nagle ktoś tam wojuje z tym wielkim takim złym. To były takie niby krokodyle ze stali, które tam niszczyły, które pojawiły się, zeszły jakby z tego nieba i nagle było takie urządzenie, gdzie otwierało niebo i tam był ten niby potwór, taki gigantyczny krokodyl, jakiś potwór taki metalowy, taki zwierch-robot. I to on miał właśnie przypominać tego złego Boga, że on stamtąd przychodzi, a oni tutaj na przykład bronią się przed tymi robotami i jemu tam wysłali bombę atomową. O, w ten sposób. Takie coś. I nawet tam, i ja słuchajcie, ja z tego filmu tylko oglądałem, wiecie ile? Fragment. Ale tam padło jedno takie słowo. Co to jesteś za jeden? Astgardczyk. Czyli walczyli ci, którzy byli na zewnątrz Ziemi. Oni po prostu mogą przejść przez otwory na biegunach albo w tym koszyku tak zwanym konstrukcyjnym, jak są po prostu te pręty stalowe. Są małe otwory i można to po prostu te 2000 zjechać specjalnym pociągiem. Bo słuchajcie, nie jest taka tajemnica do wiercenia normalnych takich tuneli tutaj w poziomie, powiedzmy na jakiejś tam głębokości, no to z tego co wiem, to od 4 km wzwyż na dobę można przepalić taki tunel. Obojętnie jakiej, powiedzmy, średnicy. Tak powstają bazy tak zwane podziemne, których tam w internecie jest pełno. Nie? Także można, powiedzmy, jak mamy tak, poziomo, to możemy zejść trochę pionowo i sobie wyjechać specjalnym pociągiem na poduszce elektromagnetycznej. Dać po gazie i frut. To 2000 km rzut beretem. No. I w ten sposób właśnie ta wojna z Bogiem to jest właśnie gwóźdź, czego nie powie ta cywilizacja, bo ona ma za zadanie to ukryć. A nasze zadanie wiedzieć, jak to ma być wygląda, patrzeć na to, co się dzieje i mieć kontakt z tym, który dokona tego właśnie sprawiedliwego sądu, kiedy jego władza przyjdzie. To tak można powiedzieć. Są jeszcze kupa szczegółów i tak dalej. Ja się zajmuję 3 lata, trochę powstało filmów, dowody geodezyjne, optyczne są podstawowe.
zawsze można się z nimi zapoznać. Natomiast cała wiedza właśnie tutaj, którą to powiedziałem, to też pochodzi ze Starego Testamentu i z objawienia Jana, czyli ostatnia księga Apokalipsy. W tej chwili jesteśmy praktycznie przed takim momentem, gdzie te dodruki się kończą, kasy zaczyna brakować, odcina się, powiedzmy, te kolejne kraje, które trzymają cash, złoto i tak dalej, one się odcinają, to nie dla pizzy, tam, bo to, jak powiedziałem na początku, nie jest to wymysł, czy posunięcie jakie, na zasadzie kaprysu, że ktoś tam miał jakieś plany, żeby wyjść z Unii Europejskiej, nie? Słuchajcie, Unia Europejska też ma swoje jakby minusy, no przecież nie jest tak, nie jest wielką tajemnicą, że podobno w Unii Europejskiej ginie 156 miliardów rocznie euro, dobrze, 156 miliardów euro, czyli to jest jakby strzyżenie wszystkich państw, 156 milionów euro, tak, czyli miliardów, tak, albo milionów, już nie pamiętam, słuchajcie, to nie jest, jakaś to jest gigantyczna kwota, która gdzieś dostaje nóg, skrzydełek, fru, nie? Możemy poczytać, czy to jest 156 milionów, czy miliardów, nie? No to już po prostu, dawno się tym zajmowałem, to teraz nie powiem dokładnie, nie? Ale chodzi generalnie o tą zasadę, nie? A więc widzimy, że już pewne są decyzje finansowe, które tutaj zapadły na samej górze, natomiast to, co było wczoraj, to było tylko klepnięcie. Ustawka, klepnięcie i po temacie. No i tutaj to na tym polega, powiedzmy, całość. Praktycznie w tej chwili powiedziałem, no jakby tutaj całość, nie? Całość, powiedzmy, tego to jest dość skomplikowane, w sensie, no wiele tych wątków jest, bo powoduje dużo pytań. Ale teraz już to pytanie jest. Ja się już zamykam, słucham pytania. Czyli w tej sytuacji widzę, że każdy z żyjących stanie przed dużym problemem, jaką sytuację rozumieć. Może my, tu obecni, mamy szerszy horyzont myślowy i więcej jakichś już danych wewnątrz, żeby jakoś na to spojrzeć, ale zwykli, przeciętni ludzie staną przed sytuacją, która jakby lekko przekracza ich możliwości poznawcze. Tak. My możemy to załapać, tak, oczywiście, bo jak wnikam w temat, to mogę to załapać, nie? Czy tam, powiedzmy, powiedzieć to na YouTubie, jak ja to rozumiem, ale co mogą zrobić zwykli ludzie? Czy oni są zostawieni jakby na pastwę losu? Słuchajcie Państwo, proszę sobie wyobrazić. Wygasa słońce, księżyc, te promienniki przestają już, powiedzmy, są wyłączane. Przez szkło nieba to widzimy kule 6000 km nadźgane z takimi gwiazdami i w tym momencie ta kula świeci, oświetla całą Ziemię. Nie ma dnia ani nocy. Owszem, jedni mają 6 kilo w gaciach, a drudzy mają pobudkę. To dopiero paniora. No. I w tym momencie wszystko to będzie jasne. To nie jest coś, czego nie będziemy, powiedzmy, świadomi tego, ponieważ Bóg jest sprawiedliwy, a więc On odpali to wszystko, żeby każdy był świadomy. Obojętnie, czy to jakiś Chińczyk tam gdzieś właśnie z tej prowincji Yunnan, czy Japończyk, który zajmuje się jakimś rybołówstwem na dalekim oceanie spokojnym. Oni wszyscy to zobaczą. Wszyscy zobaczą w jednej chwili. To będzie demonstracja rzeczywistości. W tej chwili, czy ja mówię i tak dalej, czy tam YouTube i tak dalej, to jest tylko na zasadzie, wiecie czego? Na zasadzie pokazania długości i jakości sznura, na którym zadęda ten system. W maju 1944 roku w ambasadzie brytyjskiej w Ankarze był zdrajca i chciał Niemcom sprzedać plany, przynajmniej to jakieś informacje bardzo krótką, dotyczącą utworzenia drugiego frontu w Europie, w Normandii. Niemcy go spytali, no pięknie, ładnie dałeś nam to i tak dalej, zapłaciliśmy. Słuchaj, dlaczego ty to robisz? A ten zdrajca brytyjski z tej ambasady brytyjska w Ankarze, to jest Turcja, państwo neutralne, w 1944 roku, no i on mówi w ten sposób. Wiecie co? Ja wam tylko sprzedaję długość i jakość sznura, na którym zadędacie. Tak samo jest z niebocentryzmem. Dlatego na przykład ja, chociaż mówię, robię filmy na YouTubie, moim celem nie jest jakieś tam
wielka publiczna, czy to debata, czy jakieś występy na ten temat, czy przedstawienie tego. Ja to wystarczy robię, że tutaj w tej chwili to powiedziałem. I nie ma to już rozpowszechniania tego, powiedzmy, w sposób taki jakby klasyczny, to by powodowało wręcz agresywne reakcje. I dlatego mi na tym nie zależy. Jest YouTube, kto chce, kto się interesuje, to on znajdzie to. Nie ma znaczenia, czy ja będę tutaj gdzieś występował, bo nawet tego specjalnie nie chcę, nie jestem zainteresowany. Co, jakieś pytania? Aha, ma na jej nazwisko, Mariusz Szczyteński. Tak, ja występuję na takim portalu internetowym YouTube i tam jest właśnie Królewska Telewizja. Ale będzie, ja mam pytanie, no. Będzie to objawione, no. Zobaczą wszyscy. No tak jak pan dobrze zadał pytanie, że jedni są, no, że tak powiem, czytają, interesują się, ci co są tutaj, czy oglądają pana filmy, ale są też, no ci inni. No ale co będzie? To będzie sprawiedliwe, zobaczą wszyscy, ale co dalej? Przecież to będzie faktycznie, czyli co, możliwe, że zginą, czy co? To będzie taki szok, że to jest tak? No. Tak. Tylko ja bym prosił, żeby to pytanie było trochę bliżej, bo tutaj jest mikrofon. Ale to będzie słuchać. Ale dobra, myślę, że będzie słuchać, ale to jest tak, a więc co będzie dalej, kiedy zostanie to objawione? No to zejdzie władza z nieba, ta właściwa władza, i będą okres dwuwładzy. I wtedy będzie sąd. I bardzo proste, co to jest sąd? Każdy myśli, że od razu jakiś młotek tu, tego, lewa, prawa i tak dalej. Bardzo prosta, bardzo prosty mechanizm. W objawieniu jest napisane tak. Będą do likwidacji ci, którzy produkują kłamstwo i ci, którzy to kłamstwo kochają. To jest tak samo jak w potopie. W potopie kto się uczył pływać? Ci, którzy uwierzyli kłamstwu. Nie będzie deszczu, nie będzie potopu, tralamala, nie? Tutaj zmaterializowanie demony, dzieci, rodziny, które były jakby wprowadzone w ten stan, że one zostali oszukani jakby tutaj w ten sposób, że nie ma się, nie weszli do arki. No dobra, nie wchodzi do arki, no to nauka pływania. I 40 dni mieli na naukę pływania. Aha, dobrze, pytanie. Teraz tak, bo pan pytał, ja tylko przepraszam, skończę. Królewska Telewizja, Królewska TV i tam, zresztą wbić w internet nazwisko Mariusz Szczyteński, wszystko wyleci. Takie pytanie, dobra, a może komentarz na koniec? Może tak. Nie na koniec, może no pan dobra. Coś odpowie na to. Takie coś mi się pojawiło, że ci nam znani tutaj akurat obecni niekoniecznie będą w lepszej sytuacji, ponieważ tu raczej chodzi o właściwą decyzję, a ją się nie na podstawie licznych informacji podejmuje, tylko na podstawie serca, myślę. No, będzie właśnie... ocena będzie tego, decyzję podejmiemy sami, wszyscy. Tak. Nawet ten, który tam gdzieś na w tym Morzu Japońskim łowi ryby na kutrze, tak? Nawet tamten. Nawet ten, który, jak to jest, surfer, który na desce pływa na Hawajach. Nawet ten, który ma nacisnąć odpalenie jakiejś broni. Jakichś rakiet, tak, balistycznych, nie? No, to z rakietami balistycznymi, czy tam na okrętach podwodnych, no słuchajcie, to jest następny temat, broni atomowej nie ma, ale to słuchajcie, to jest oddzielny temat, ja tylko tak markuję go, obojętnie, żołnierze w silosach i tak dalej, komandosi, wszyscy od razu, wszystko, to będzie od razu tutaj załamka, to będzie taka załamka, że po prostu wszyscy się połapią i wszyscy ludzie to zobaczą, nawet ci, którzy gdzieś tam w tych podziemnych bazach gdzieś siedzą i tak dalej. Wszyscy się dowiedzą, ponieważ technologia Boga przewyższa wszystkie technologie. Jego moc, ona zlikwiduje również wszystkich wrogów, tych w środku i wszystkich tych na zewnątrz. Właśnie kiedy ludzie podejmą decyzję. Ludzie, hybrydy idą do likwidacji. Genotyp diabła musi iść do likwidacji, tak samo jak w potopie. W potopie genotyp diabła i oszukani ludzie mieli naukę pływania. Czyli hablo grupy? Tak, tak jest genotyp diabła. Genotyp diabła jest rozpoznawalny, to są odpowiednie haplogrupy, to są
No, powiedzmy, to jest dalszy temat. Ale w każdym razie jest coś takiego. I to my nazywamy ogólnie hybrydami. Ale wygląda jak człowiek, mówi jak człowiek. Wszystko tego, ale już powiedzmy, zachowania są już bardzo rozpoznawalne. Czyli my Słowianie, jak można? My Słowianie mamy taką samą szansę, jak powiedzmy inni ludzie. Mają takie tylko, że po prostu kwestia tej decyzji. My akurat jesteśmy tutaj na tyle świadomi. Tutaj ja jak rozmawiałem, to miałem tutaj kilkanaście osób dwa dni temu. Dobrze, co dzisiaj? Piątek? Czwartek? Wczoraj. To wczoraj było, tak. Wczoraj. No to wczoraj. No to jest szereg osób, które zna, już trochę zanurzyło się w temat, wie i spokojnie reaguje. Bo na czym to pochodzi? Teraz, w tej chwili, nawet wracamy. Bumerang. Wracamy w to. Dlaczego tutaj my teraz jesteśmy w takim stanie, nas wprowadza się ludzi w stan z takiego strachu, niepewności, ciśnie się na ten strach, co będzie jutro i tak dalej, po to, żeby wzbudzić w nas poczucie strachu. Jak jest strach, to społeczeństwo można tutaj tak zmiękczyć, uplastycznić, że można to wszystko przepchać, co się chce w takim społeczeństwie. A człowiek się bardzo źle w tym momencie on czuje, on po prostu jak jest w stanie strachu. My przez tą modlitwę z tym w kuli, z Bogiem Najwyższym, my odzyskujemy spokój i w ten sposób jesteśmy górą. Czyli, jednym słowem, same wspaniałe wiadomości. Tak, bardzo dobrze. To będzie rozwiązane. Super. A wczorajsza ustawka, czyli to wyjście tego, to była decyzja finansowa. To była stricte decyzja, to nie jest jakieś, że ktoś tam chciał i tak dalej. No to dobra, to teraz to chyba wszystko, tak? Dziękuję za uwagę.